Zobacz sobie. Znalazłem Homera. Ale, ale to oporne bydle. Panie Lucynko, Homer się znalazł. Ty ośle, to nie jest pies. Widzę, że koza. Nie jestem ślepy. To osioł! Władek, natychmiast przestań tak do mnie mówić. Przyprowadziłeś osła. Możliwe, ale na pewno nazywa się Homer. Tak, a skąd wiesz? Arnie mi powiedział. A ten facet, co go wyciągał z zoo przez dziurę w płocie, powiedział Arnie. A gdzie jest Arni? Arni! Koza go kopnęła. Jeszcze raz ktoś to tu postawi? Wykastruję. Co jest? Okradli piekarnię? No co się tak gapicie, jak na wariata? Jazda stąd. Dawno zeżarli wasze bułki! Pojawił się osobnik prawdziwie chory. Bierze nas za piekarzy i kopie meble. Moja żona złożyła pozew. Myślałem, żeby wynająć Ormian, ale sam ją zabiję. A potem obedrę ją ze skóry i zrobię sobie z niej makatkę, a uszy zamrożę. I zjem. Powiedz sobie trochę, to się wyluzujesz. Może i masz rację. Nic tak nie relaksuje, jak agresja. Rozerwę na strzępy, idiotę. Co to tu postawił? Nie padnę. Nie mam już 18 lat. To jest bomba! Chcę zabijać! Boże, kto to? Nasz kolega, policja. Myślę o mózgu, który spływa po ścianie. Najpierw zdejmij mu hełm. Co ci zrobił? Chciał mnie przejechać. Nieprawda, jak go mogłem przejechać, skoro silnik był wyłączony? Włączony! Wyłączony, stałem w miejscu! Potrąciłeś pieszego! Malowałem wóz, widziałeś kiedy, żeby malować wóz w biegu? Niestety on ma rację. Zaraz. Chcecie mi wmówić, że sam wszedłem na świeżo malowany wóz strażacki? Tak. I że sam się z nim zderzyłem? Tak. Blokowałeś ruch, baranie! Fajne radio. Mógłby się ściszyć? Jasne. Dzwonimy do mojej żony? Dzwonimy? Chciałbym, żebyś był przy tym. Jak byś się czuł, gdyby Kasia zadzwoniła do ciebie i powiedziała, że jesteś miliarderem? Oszalałbym ze szczęścia. Mam nadzieję, że ona nie oszaleje. Tylko się uciesz. Pojedziemy do Ameryki. To będzie jak druga podróż poślubna. Halo? Tu mówi aspirant Stępień. Czy mogę prosić moją żonę? Dziękuję. Zaraz pochwali się koleżankom. Wiesz, jaka będzie dumna. Wczoraj padła rekordowa wygrana w zakładach Totolotka. To o mnie! Niestety, pechowo dla grających, także rekordowa liczba uczestników gry wytypowała trafne numery. Trafiło dokładnie 378 osób, co zmniejsza wygrane do symbolicznej sumy. Halo? Halo? Kochanie, wygrałem. To nie moja wina.